Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie moje KvK i powiemy też dlaczego nie będę, e, póki co przynajmniej, maksował królowy Dido. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, dzięki wielkie, że tutaj jesteście. Dzięki za wszelkie formy wsparcia, za lajki i tak dalej, to się naprawdę wszystko bardzo przydaje i sprawia, że ten kanał jest powoli coraz lepszy. Ok, dobrze, no to zróbmy to podsumowanie mojego KVK, jak wiecie, to było KVK dla nas. Recovery, tak? czyli tutaj nie planowaliśmy walczyć na początku w ogóle, natomiast, no, takie krótkie podsumowanie to powiem, jak to wyglądało. My byliśmy tutaj w kampie żółtym i wszystko tak się złożyło, że te strefy na początku dostaliśmy za darmo, bez walki, tak? Czyli tutaj rywal się w zasadzie nie pojawił. Tutaj w ogóle jest taki śmieszny cypelek. Zobaczcie, oni tutaj cały czas mają terytorium, ale nie atakują nas, nie wychodzą nawet tam miastami. Także, zobaczcie, tak śmiesznie trochę ich, ich zostawiliśmy, tak? Tutaj, OK, będzie ołtarz, o którym muszę pamiętać, ale to, to wam później opowiem. Więc wszystko ułożyło się w taki idealny sposób, że mieliśmy walkę, mieliśmy walkę, ale w Kingsland, tak więc tutaj pamiętacie, że nawet pokazywałem wam, jak ta walka w Kingsland u nas przebiegała. Nie musieliśmy walczyć, ale mieliśmy szansę, żeby właśnie KWK wygrać. Dlatego warto było przez chwilę zawalczyć właśnie w Kingsland, bo wcześniej nawet nie mielibyśmy opcji, więc zawalczyliśmy w Kingsland i jak widzieliśmy, mieliśmy tutaj, mamy naprawdę fajne nagrody. Wszystkie strefy mieliśmy otwarte i dostępne, to też było fantastyczne, więc moim zdaniem jako recovery to to było idealne, po prostu KVK. Też bardzo mi się spodobało to KVK Siege of the Orleans. Myślę, że to jest bardzo fajny format. Bardzo fajna mapa, tu się naprawdę całkiem przyjemnie gra i chyba na potwierdzenie tego mogę powiedzieć, że nasz leadership na następne KvK wybrał właśnie albo Heroic Anthem, albo dokładnie tą samą mapę, tak? czyli drugi raz rzędu chcą zagrać tą mapę i ja się wcale nie dziwiłem, bo to jest mapa, która gdzieś tam promuje nasze królestwo, jako że my jesteśmy królestwem starszym i Sprawia, że nam się tutaj naprawdę gra bardzo fajnie. Także ja w sumie chyba najchętniej rzeczywiście zagrałbym jeszcze raz tą samą mapę, tylko tym razem, już trochę na innych zasadach. Ok, więc jako Recovery super, tym bardziej, że mieliśmy szansę, żeby coś tam powalczyć. Ja miałem. 5,5 miliarda tych kilpońców, teraz 200 milionów sobie nabiłem na recovery. Zabawa była naprawdę spoko i te moje marsze z tymi dodatkowymi umiejętnościami naprawdę fajna rzecz. W ogóle super te dobieranie i tak dalej. To mi się tutaj bardzo podobało, bo to było coś ekscytującego, coś nowego w tej grze. Także to jest też absolutnie na plus. Jeśli chodzi o surowce, to jak popatrzycie teraz, to nie wyglądają one zbyt dobrze. Tak? Jeśli mamy iść na jakieś super KVK. Niebawem, ale poczekajcie, poczekajcie, jak zbiorę surowce z moich farm. Poza tym, tak jak mówiłem, trochę jednak tam walczyłem, tak? No, i też nie zbierałem surowców jakoś super aktywnie, także to jest, to jest ten mój minus, bo miałem dużo i takie miałem wrażenie, a dobra, nie muszę się tak spinać. No, i też wiadomo, ja zawsze nie jestem aż tak aktywny, kiedy na dworze jest ciepło i się robi pogoda, także jest to też z tym związane. Ale spokojnie, kiedy zbiorę surowce z moich farm, to naprawdę powinno to wyglądać dużo, dużo lepiej. A przecież jeszcze nie będziemy się od razu rejestrować, bo jest to niemożliwe. Mamy jeszcze dwa dni KVK, później, jeszcze trzy dni będzie otwarta mapa. Później jeszcze dwa tygodnie będziemy czekać do następnej rejestracji. Później będzie pre-KVK półtorej tygodnia i później jeszcze następne półtorej tygodnia zanim się zaczną jakieś rzeczywiste walki w tym KVK i tam też będzie surowców do zebrania z różnych rzeczy bardzo dużo także myślę że ja finalnie jeśli chodzi o surowce to tam będę bardzo dobrze przygotowany mimo wszystko. I, i to będzie dobrze wyglądało. Także jeśli o to chodzi, to jestem w miarę spokojny. Ok pokażę wam jeszcze tutaj osiągnięcia. Ciekawe w ogóle, gdzie jesteśmy w honorze, bo to jest interesujące. Ja tego nigdy nie sprawdzałem. Okej. Okay. Gdzie tu jest ten o koalicja? Czy my tu gdzieś... Ja nawet nie wiem, gdzie to się sprawdza. Zobaczcie, jaki nób ze mnie okej, okay, tutaj jesteśmy indywidualnie, 779 no to tutaj nie dobędę żadnych nagród, jako koalicja jesteśmy trzeci, jeśli chodzi o honor, więc coś tam wpadnie jako obóz też trzeci no od razu było wiadomo, że te pozostałe obozy są bardziej aktywne także tutaj nas to nie dziwi punkty okupacji, tak wyglądają ale one nie mają tutaj tak wielkiego znaczenia, nie, jakoś tam podzieliliśmy się tymi nagrodami Szczerze powiedziawszy, tutaj też do końca nie wiem, tu będzie nas interesowało, tak? Te nagrody, które zrobiłem i których nie zrobiłem, to chciałem pokazać. Więc zobaczcie, honor, jak zwykle u mnie, nie wygląda fantastycznie, ale zrobię tą podstawową nagrodę 100 tysięcy, 100 bo tutaj są surowce, są złote głowy. Zobaczcie, niedużo mi już brakuje, także sobie to spokojnie dorobię. Jeszcze mamy jeden ołtarz, także. Nie chodząc prawie w ogóle na ruiny, tylko na samych ołtarzach, udało mi się to zrobić. Ok, kolejna nagroda. Tutaj mamy trzy głowy, natomiast musiałbym mieć 20 milionów zabitych jednostek wroga. I tutaj nie robiłem nic, właśnie jeśli chodzi o dodatkowe zabicia. Czyli wszystkie te moje punkty zabicia, które robiłem, to są, to są punkty z walki robiłem tam jeszcze jakieś duele tego typu rzeczy także tutaj jeszcze to moglibyśmy dodać natomiast nie robiłem żadnych T1 trade'ów, T4 trade'ów jeszcze nawet tego sieju się nie pozbyłem co też muszę się zastanowić czy w ogóle będę to robił ale jeśli to muszę to muszę to szybko że tak powiem zrobić w najbliższych dniach ok więc wracając do tego co mamy tutaj Dlaczego, dlaczego tutaj nie szedłem w to? Ponieważ nagrody, szczerze powiedziawszy, nie są jakieś, wow, to nie jest tak, że, wiecie, że mi się to jakoś fantastycznie opłaca. Najbardziej by mi się opłacała ta moneta, ale ja tych monet już i tak mam tak dużo, że naprawdę nie potrzeba mi kolejnych, bo już nawet nie mam na co wydawać. Jedna rzecz, która by mi się tutaj przydała bardziej, to jest ten kultowy kryształ. Natomiast kultowy kryształ mi jest niepotrzebny. Bo dostanę jeszcze dwa, a mam tak naprawdę tylko jeden, jedną część ekwipunku, którą mógłbym tutaj zrobić. A za parę tygodni będę miał następne KVK i znowu dostanę na samym wstępie jeszcze jeden, więc będę miał dwa dodatkowe i. Nie będę ich miał na co wykorzystać, które będą czekały po prostu na ten legendarny ekwipunek następny, który, który będę robił, więc po prostu jest mi to niepotrzebne, żeby mieć jeszcze jeden ten kryształ. A wiecie, jeśli chodzi na przykład o surowce, to nawet wymieniając tylko i wyłącznie T, Tier 1. To i tak straciłbym więcej surowców niż tutaj zyskał, i straciłbym mnóstwo czasu, co jest po prostu nudne. Jak nie wiem, zabijanie tych tier 1. Może by mi to nie zajęło aż tak dużo czasu, ale ja po prostu tego nie lubię robić. Więc myślałem też, żeby to zrobić na filmiku, ale może jakoś innym razem. Nie wiem, czy będę miał jeszcze kiedyś taką okazję, bo zwykle, zwykle tego nie robię, ale to są dosyć, dosyć proste rzeczy. Także myślę, że jeżeli musicie, to, to spoko. Także to nie jest tak, że ja mam coś przeciwko tym wymianom Tier 1. U nas nawet najwięksi gracze w tym KVK to robili, żeby właśnie zebrać wszystkie te nagrody. Mi się po prostu tego nie chce robić i uważam, że nie warto dla pewnych nagród, które mi są niepotrzebne, tak, no bo tutaj możemy, ok, tu masz 5 kluczy, 5 złotych gwiazdek. No to są naprawdę w dużej mierze rzeczy, które mi są niepotrzebne. Tam złote rzeźby oczywiście też są spoko, ale to są tylko 3, także nie dajmy się zwariować, tak? żeby, żeby musiał 20 milionów kilpońców na tier 1 wbijać za te trzy rzeźby to mi się to nie opłaca tak nie wiem musiałbym policzyć ile mnie to będzie kosztowało surowców ale już mi się nie chce na samą myśl po prostu więc tak to zostawiam to jest osiągnięcie które sobie dzisiaj jeszcze wbije no i niestety nie uda mi się tego zrobić szkoda bo tutaj jest sporo surowców 500 tak 500 tysięcy pół miliona ale no nie dam rady tak żeby jeszcze Ponad 7 milionów wydać kryształów. Myślę, że gdyby to było 5 milionów kryształów, to bym jeszcze dobił. Natomiast tutaj nie dam rady, a szkoda, bo to jest 500 tysięcy, to jest dużo, ale i tak jestem super zadowolony, bo to jest jedyne, które nie zrobię, tak? Czyli, wiecie, nie wydając tutaj na, na tą KVK Tech, i tak doszedłem dosyć daleko, ale to wszystko dlatego, że mieliśmy dostęp cały czas do bastionów wszystkich mieliśmy przepraszam dostęp do wszystkich nagród i tak dalej tak jak mówiłem te recovery było pod tym względem idealne także to są nagrody które które zrobię i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony bo tutaj wpadnie nam dużo nagród mimo że robiliśmy tak jak mówię cały czas to recovery jeszcze z jednego co się cieszę to w końcu mi się udało tak zbalansować te moje killpointsy że mam więcej zabić tier 5 niż tier 4, to też jest spoko, bo tutaj jak walczyliśmy to naprawdę w dużej mierze było tier 5 do zabijania, zawsze mi to gdzieś tam uwielało, że tych tier 4 mam więcej niż tier 5, także teraz już jest w porządku, mam nadzieję, że ten trend już będę sobie umiał utrzymać i zobaczymy jak będzie następnym razem. I teraz czy dla królestwa to recovery to był dobry pomysł? Tego powiem Wam, nie wiem. To zobaczymy tak naprawdę w następnym KvK, bo jeżeli w następnym KvK będziemy rzeczywiście dużo mocniejsi, to wtedy i będziemy zrobimy różnicę, zrobimy jakąś naprawdę tutaj rozróbę. Będziemy mieli dużo numeru, będziemy mieli dużo opcji tam do sformowania flagi i tak dalej. To wtedy się okaże, że to było super. Tym bardziej, że te recovery ułożyło się pod wszelkim jakby wszechmiar, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Także lepszego recovery chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć, tylko tutaj jest kwestia właśnie, czy podczas tego recovery nie straciliśmy czasem aktywności, czy nie wbiliśmy za dużo siły, bo wbiliśmy teraz na seed A, chociaż tak szczerze z tym seedem A to Wam powiem, myśmy jako królestwo nie wbili za dużo siły tutaj, to nie jest tak, że myśmy pojechali nagle, nie wiem, jakąś, nie wiem, migracją, czy coś w tym stylu, tylko po prostu inne królestwa spadły dużo z siły, a myśmy trochę poszli do góry. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o, o naszą siłę, to myśmy szczerze nie poszli jakoś niesamowicie do góry. Każdy z nas oczywiście ma trochę więcej. Ale jest to wszystko gdzieś tam, powiedziałbym, w granicach rozsądku, tak? Także też choćby widzicie moje siły, tak? To ja nie, nie wbiłem tutaj 20 milionów, tylko 10, To można powiedzieć niecałe 10. Aha, jeśli chodzi o Hall of Heroes, to ja tutaj się starałem, żeby nie, nie tracić tych jednostek, także widzicie, że to jest moje najlepsze, czy najgorsze z drugiej strony Hall of Heroes, jakie miałem kiedykolwiek, ale ja tutaj nie przeszedłem na takie wikiej, żeby tracić jednostki, bo chciałbym po prostu mieć tych jednostek trochę więcej, ze względu właśnie chociażby na to, że nagrywam te filmy i tak dalej, trochę cenniejsze jest dla mnie te konto, więc że tak powiem, bardziej mi zależy, żeby być odporny na zerowanie. Ok, a teraz druga część dzisiejszego tematu, czyli w MG, najsilniejszym zarządcy pojawiła się królowa Dido. No i teraz... Jeśli o mnie chodzi, to będę starał się ją odblokować, ale od razu mówię: będę się ją starał odblokować i tyle. Jeśli popatrzycie u nas na maila, jak wygląda u nas MG, to wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Mamy pierwszy jed, dzień 1.4, maksymalnie 4 miliony punktów. I to sobie zrobię bez problemu, i później zrobię milion 5 dnia i 2 miliony 6. Czyli postaram się tak zrobić, żeby idealnie tego 6 tego dnia mieć 7 milionów punktów, i to jest spoko, bo nie muszę nabijać dużo. Kiedyś mieliśmy więcej, kiedyś była możliwość 13 milionów, i musiałbym trenować sporo, a teraz nie muszę tego robić, i jestem też pod tym względem super zadowolony także będę się starał może nawet tak trochę przekroczę, ale to niechcący nie będę tego robił specjalnie tylko będę się starał żeby mieć 4 miliony ewentualnie minimalnie więcej ale na pewno na pewno nie mniej bo będę się starał żeby być gdzieś tam w topce żeby móc tą królowe Dido odblokować. Kolejna informacja. Jeśli chodzi o rankingi, one wynikają tutaj u nas z DKP, także mamy tutaj, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, więc dostępne będzie dla wszystkich graczy szóste miejsce, które dla mnie byłoby spoko. I teraz tak, jeśli chodzi o najsilnie, najsilniejszego zarządcę, to dla mnie opłaca się tak naprawdę tylko rank 1. To zabrzmi okropnie, ale tak naprawdę jest. Bo tutaj trzeba trochę potrenować, czego ja generalnie nie chcę robić. No, i tutaj jest tych głów rzeczywiście dużo, 180 robi różnicę, 90 oczywiście też robi różnicę, rank tu nie jest, nie jest najgorsze. natomiast te pozostałe już takie dla mnie są. A no dobra, dlaczego tak mówię? Ponieważ nawet jeżeli, zobaczcie, tutaj mamy 180, tutaj mamy 90, tutaj wydaje mi się trzecie miejsce, dostaje 60, jeszcze nie pamiętam, czekajcie, zaraz Wam pokażę dokładnie. I jak to wygląda, jeśli chodzi o ogólne? Tak, 60 mamy za trzecie miejsce, później 50, za szóste mamy 30. No to by było spoko dla mnie. Eee, oczywiście fajnie dostawać te e, nagrody za darmo, natomiast ja nie wiedziałem jeszcze wcześniej, że będziemy grali recovery. Myślałem, że jak wy, wyjdą łucznicy, to już będziemy w ostrym KvK i będzie, y, będzie, będę w ten sposób zdobywał tutaj Mighty's governor. Wtedy oczywiście... Pchałbym bardziej na te top, top 1, top 2, może top 3, był, na pewno by mi wtedy na tym zależało. Ale tak sobie pomyślałem, że czy ja tak naprawdę chcę mieć ten garnizon? Czy to jest dla mnie takie super ważne? I im dłużej o tym myślę, tym bardziej odpowiedzią jest nie. Dlaczego? ponieważ jeśli chodzi o garnizon miasta nie potrzebuję mam jakiś tam garnizon a ja nie, nie, nie słynę że tak powiem z tego że przyjmuję rali nie jest to jakieś ulubione moje zajęcie jest ono jednak trochę stresujące i ja po prostu nie wiem, nie mam czegoś takiego, że, że, że to bardzo lubię. Także to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o bycie liderem garnizonu, to to jest oczywiście miejscami spoko, szczególnie jeśli się jest oficerem i się buduje flagi, to to jest naprawdę ekstra. Natomiast właśnie ja już nie jestem oficerem, nie buduję flag i w w tym momencie jest to mi dużo dużo mniej potrzebne. Oczywiście w czasie wojny mogę mieć ten arfory i mogę też czasem być odpowiedzialny za budowanie i tam różne e, różne rzeczy i wtedy by mi się to przydało. Ale e, w codziennej wojnie powiem wam, że to wcale nie jest takie fajne, dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że swój najlepszy ekwipunek i często najlepszego dowódcę, czyli jakbym używał Dido i Lianga, to ten mój Liang Musi być w tej fladze cały czas i mój najlepszy ekwipunek i mam jeden marysz mniej do walki, i na przykład na Orleanie musiałbym też sobie te najlepsze support skile dać do mojego garnizonu, do tej wido, a może jeszcze do rali, i to by naprawdę było bolesne, że coś takiego w ogóle muszę zrobić, więc to bym robił niechętnie. Kolejna sprawa jest taka, że naprawdę nie mam szczęścia do tych uzbrojeń, jeśli chodzi o jeśli chodzi o formacje, tutaj moje statystyki nie są jakieś olśniewające, i mam nadzieję, że Dante, czyli ten nasz, można powiedzieć, chyba największy wieloryb, on tutaj statystyki ma jeszcze małe. On naprawdę ma dosyć, dosyć młode konto. Czyli albo powiedziałbym inaczej, tak dopiero teraz zaczął grać, tak trochę inaczej. Więc mam nadzieję, że on to zrobi. Że może ktoś inny będzie miał u nas ten garnizon, a ja po prostu nie będę musiał go robić i na przykład Dido będę sobie robił powoli, a w tym czasie sobie na przykład zrobię Trajana albo jakiegoś innego dowódcę, czy Joan Prime, bo to też jest coś, co chciałbym zrobić. I też kolejny plus tego będzie taki, bo bardzo bym chciał, bo zobaczcie, za każdym razem jak pojawiali się łucznicy nowi na MG, to ja ich maksowałem praktycznie od razu i to sprawia, że każde, yy, każde te wydarzenie najsilniejszy zarządca jak są łucznicy to mnie kompletnie nie interesuje. Co w sumie jest trochę smutne, tak? Yy, więc ja bym wolał, żeby, yy, żeby rzeczywiście tutaj mógł coś zrobić. Jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Gdzie jest ten mój nebu? Czekajcie. Czy już to zużyłem? Chyba zużyłem. Tak, żeby na to już nie patrzeć. Bo chciałem Wam pokazać, bo kiedyś była taka sytuacja, że e, wymaksowałem Nebu, po czym... E, chyba nie mam, już tych, nie mam już tych złotych rzeźb, bo tutaj nie potrafię znaleźć. Była taka sytuacja, że wymaksowałem Nebu, po czym byłem chyba drugi czy trzeci w Mightys Governor, bo po prostu była wojna, tak? I, e, i tych rzeźb miałem dużo, zobaczcie mam 20 Henrygo też w dokładnie ten sam sposób, czyli później, jak już jestem najsilniejszy zarządca w wojnie i choćby przez to, że walczę w wojnie, mam, mam dużo tych złotych rzeźb i to jest właśnie takie zmarnowane, tak? W każdym innym Might is Governor mogę, mogę te rzeźby w jakiś tam sposób sobie użyć, kogoś odblokować i tak dalej i to jest fajne. Natomiast nawet w tym, jak jest leadership, to teraz jest Heraklius. I fajnie, bo mogę sobie, mogę sobie tego użyć. Będę musiał w ogóle odblokować sobie też Herakliusza. Natomiast, yy, właśnie jak są Łucznicy, to nic, nic nie zdobywam zawsze, bo mam wszystkich tych dowódców wymaksowanych. I z tych wszystkich powodów po prostu ech, uważam, że na razie na spokojnie Dido nie będę robił, no chyba, że ona się okaże, jakąś wiecie mega super metą garnizonu yy, i będzie super potrzebna, bo wszyscy będą używali Dido w garnizonie, no to wtedy się zdecyduje, tak? Jeżeli, jeżeli to rzeczywiście będzie yy, zmiana i takie przejście na garnizon łuczników, no to oczywiście dla królestwa poświęcę te moje złote rzeźby i, yy, i ją wymaksuję. Tym bardziej, że... Oha! Jeszcze jedna informacja, bo zobaczcie, dowiedziałem się, że dostanę Całkiem prawdopodobnie z tych nagród tego autark, tak? Autarka, czyli dostanę tą najlepszą inskrypcję. To jest w ogóle super, że ją dostanę na Recovery. To jest możliwe. Widziałem, że jestem gdzieś tam na liście. Także dali też kilku zawodnikom z naszego królestwa tą autarkę i właśnie słyszałem, że jedną z nich dostanę ja. Także jeżeli mnie tak pięknie, królestwo doceni, także jestem wtedy. W stanie też pokazać coś i dać od siebie i wymaksować dowódcę garnizonu. Okej, okay. nagadałem się, ale myślę, że tutaj było dużo informacji. Jestem ciekawy, co Wy myślicie o tym naszym Recovery KWK, co myślicie o Dido. Czy waszym zdaniem powinienem ją wygmaksować od razu, czy spoko, że będę sobie ją robił powoli. Na pewno jutro, kiedy pojawi się koło, będę ostro szedł w Lianga, w sensie ostro nie kryształami, bo nie będę jakoś super na niego kręcił jednak. Mam dużo złotych rzeźb, więc po prostu sobie użyję tych złotych rzeźb, ale zobaczymy sobie jutro, jak ten liang wygląda. Chociaż też nie, nie tak na łubudu, nie będę go maksował pierwszego dnia, także tego się też nie spodziewajcie. Ok, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.